Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy w parku miejskim w Sulejówku. Tu takie porobione są zalewy, stawy. Szedłem zobaczyć, jak to wygląda. Już tu nie byłem dłuższy czas. Będą jakieś ptaki wodne, to sobie nagramy. Takie wysepki mają na środku. Ogólnie ładnie tutaj jest to zrobione. Tu przy brzegu pałka wodna posadzona. Wyżej na nasypie trawy ozdobne. Teraz bardzo piękne jesienią. Jak się już wykłosiły, dojrzały kłosy. Oczywiście są alejki, są ławeczki, żeby sobie usiąść. Te akweny tam się dalej ciągną, no spory tutaj obszar zajmuje ten park. A, to jest super inicjatywa. Tylko oczywiście jakiś debil musiał tu zbić szybę. Taki punkt wymiany książek, ktoś przeczytał. Może przynieść, położyć. Ktoś inny chce, to może sobie wybrać coś do czytania, wziąć do domu. Przeczyta, odnieść i ktoś kolejny może korzystać. No ale są tacy, którzy zamiast czytania wolą dewastację. To też są nasi rodacy niestety. Tu jakieś takie miejsce na zrobienie grilla. O, kilka miejsc do grillowania. Tu ławeczki ze stolikami, że można usiąść. Do lata można przyjść tu ze swoim węglem rozpałką i sobie grillować. Normalnie w parku miejskim. To też bardzo fajna inicjatywa. Tu kolejny akwen. I słychać pojedyncze kaczki w oddali, ale to byłem 2-3 lata temu. To tych kaczek były setki w tym roku. Jakieś pojedyncze osobniki, pary czy grupy. No ale jeszcze jest fajna pogoda, mogą sobie tutaj latać gdzieś po okolicy i coś żerować. No najlepiej jakby odleciały do cieplejszych rejonów. Tak się nauczą, że ludzie je karmią i potem całą zimę koczują na zamarzniętych akwenach. O, tam płyną. Tak. Jakiś pomost. Dobra, na tym będę kończył. Fajnie jest w tym parku. Nie byłem tu kilka lat. Mówię, dzisiaj zajrzę. I mi się podoba. Bardzo fajnie tu, bo tam leżaki. Bardzo fajnie tu porobili. Miasteczko małe, a park ma naprawdę całkiem fajny. Dzięki za oglądanie. Cześć. Dogrywka, moi drodzy. Oto mi parka. Kaczek krzyżówek ładnie pozuje. Może sobie popatrzmy na nie chwilę. Lubię ostrość. Dobra, kończymy.